W ramach projektu Na skrzydłach ku wolności w Centrum Kultury Scena to Dziwna otwarto wystawę poświęconą Wiktorowi Pniewskiemu, urodzonemu w Kłecku pilotowi, który odegrał dużą rolę w Powstaniu Wielkopolskim. Jest to nowa wystawa, ale wystawa taka stricte historyczna. Na tej wystawie prezentujemy losy pułkownika, pilota Wiktora Pniewskiego, czyli człowieka, który pochodzi z tego powiatu, który zasłużył się w walce o wolność. Jego historia jest dla nas też przyczynkiem do tego, żeby trochę przyjrzeć się historii lotnictwa, no i zastanowić się nad tym, jak wyglądały właśnie maszyny latające, samoloty w tamtych czasach. Jest to jedna z takich nieodkrytych do końca kart historii. Warto chyba się jej przyjrzeć. Mówimy o powstańcach wielkopolskich, sprawdzamy losy generałów, żołnierzy, a tutaj proszę, pilot, czyli coś, co nowego jakby możemy odkrywać z naszej lokalnej historii. Wystawa w STD będzie obecna do 17 października. Później wyrusza w podróż i to też jest właśnie dla nas takie fajne, ponieważ odwiedzi miejsca związane z Pniewskim, czyli Kłecko, Dębnice. Tam będzie prezentowana w szkołach, tam też będzie angażowała młodych ludzi i dzieci do tego, żeby losy Pniewskiego poznawać i przy okazji właśnie też poznawać dzieje lotnictwa za pośrednictwem tego, że organizujemy jeszcze dodatkowo warsztaty, które będą polegały na składaniu papierowych modeli samolotów. Czyli tak przez taką twórczą aktywność będziemy poznawali karty historii. Autorem wystawy jest Jarosław Gryguć. Są plansze, które przedstawiają karierę Pniewskiego i dokonania oraz samoloty, na których latał lub którymi dowodził, które były w składzie jednostki, którą dowodził na froncie ukraińskim, a później litewsko-białoruskim podczas wojny polsko-bolszewickiej. Poza tym są też plansze, które mówią o teorii lotu samolotu, także te modele, które dzieci poskładają, tutaj też można zapoznać się, jak należy nimi sterować, jak takie podstawowe zasady sterowania samolotem wyglądają. On był głównie organizatorem lotnictwa wielkopolskiego, ale też po wcieleniu wojsk wielkopolskich do Armii Polskiej ważną postacią lotnictwa polskiego na początku niepodległości. Był doskonałym organizatorem, także jego dokonania jako pilota może nie są spektakularne, ale był przede wszystkim dowódcą i doskonałym właśnie organizatorem, zaopatrzeniowcem, dowódcą baz, dowódcą jednostek i to jest jego główna zasługa, że on potrafił po prostu z niczego stworzyć pierwsze jednostki wojskowe, poszukać osoby, które będą te samoloty remontować, przygotowywać do lotu. Także to wielki wysiłek, bo to od zera trzeba było to wszystko stworzyć. Wśród zaproszonych gości była m.in. dyrektor szkoły podstawowej w Dębnicy, która od czerwca nosi imię pułkownika pilota Wiktora Pniewskiego. Przyjęliśmy imię pułkownika pilota Wiktora Pniewskiego 23 czerwca 2023 roku. Chcieliśmy uhonorować tę postać, ponieważ pilot urodził się na ziemi kłeckiej, a Dębnica leży w gminie Kłecko. Także z wielką radością i zaszczytem przyjęłam zaproszenie na dzisiejszą wystawę. Po otwarciu wystawy można było wziąć udział w warsztatach, podczas których składano modele samolotów, na których latał pułkownik Wiktor Pniewski. Warsztaty kierujemy głównie do dzieci i podczas tych warsztatów, pracując na opracowanych specjalnie przez autora wystawy modelach, będziemy właśnie poznawali historię lotnictwa, ale też historię Wiktora Pniewskiego. Nic nie angażuje tak dzieci do poznawania historii, do poznawania jej kart, jak jakaś aktywność. I my właśnie tutaj przez taką zabawę, przez takie twórcze działanie chcemy tę historię Pniewskiego przybliżać. Projekt dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach projektu Patriotyzm Jutra 2023.